Witam serdecznie w ósmej części Eliminarz. Po powrocie i po odpoczynku, oczywiście w sklepie kupiłem trochę mapy, sprzedałem przedmioty niepotrzebne. No i teraz kolejną rzecz, którą tutaj mam zrobioną, to alchemikiem ulepszyłem topór Kafary, który teraz zadaje obrażenia od lodu dodatkowe. Zanim pójdziemy w podziemia, no to wejdźmy sobie jeszcze do zamku i zobaczmy, jakie nowe potwory pojawiły się no w tym drugim poziomie, czyli mamy właśnie czerwony śluz, 16 punktów życia, tyle doświadczenia, zobaczmy co dalej. Tutaj nie ma nic, odporność słaba. No nie można ściąć głowy, odporność na drenaż umysłu dość wysoka. Przedmioty, które wypadają. No i tak to wygląda galaretka truskawkowa. Zobaczmy co dalej. Insekty. Kolosalny jakiś żuk, insekt, 24 punkty życia, za wiele ich nie załatwiliśmy, bo uciekali. Tak, mają tutaj ucieczkę i mają przegrupowanie. No i oczywiście odzyskiwanie 10%. Odporność na magię niezbyt wysoka, odporność na drenaż. Ok, tak to wygląda. O, po prostu owad. Idziemy dalej. Morg, Kriketer. O, te dość mocne. 40 punktów życia, proszę, proszę. Proszę, proszę. Zobaczmy co dalej, tu nie ma nic. Nie mają zbyt dużej odporności na magię. Drow. Jakaś umiejętność. Tak to wygląda. Ok. Przeskoczyło mi. Dobrze, zobaczmy. Zwierzęta to było. Mistyczne to było. O, wojownik jakiś się pojawił. 30 punktów życia. To chyba maksymalny jest parametr. Czterech żeśmy wykończyli. 20% odzyskiwania. A ataki fizyczne plus 1. Odporność klasyczna. Tu też. Tak ten jegomość wygląda. Dobra, zobaczmy. O, kleryki. No właśnie. Mnich. Kleryk dobry. Zobaczmy, co tutaj dalej ma. 20% odzyskiwania. Czary kleryków. Dispel Magic, czyli odczarowywanie i ataki, święte ataki fizyczne. Odporność klasyczna. Okej. A to jeszcze tam było? A, czary, tak? No, ale to nie wiem, co to za czary, ale no, wyciszenie na pewno. Dobra, to mamy takie, to był nowy złodziej, barbarzyńca. Czwartego poziomu. Zły, 24 punkty życia.
ataki fizyczne zwiększone, umiejętność złodziejstwa plus 1, odporność klasyczna. Ot i taki koleś. Bestia, kobold. Humanoidalna bestia. Okej, ucieczka, tak, ucieka. Ataki fizyczne plus 1. Bardzo właściwie nieodporny na zasypianie. No trochę tych istot żeśmy poznali w tych podziemiach. No i tyle na razie. Dobrze. To idziemy do podziemi. 3 dni aż minęło. Pewnie z głodu to już... A gdzie to idziemy? Chyba idziemy... O! Te zawodniki, tak? No to ładujemy, czy mamy. Nie powinno być większego problemu. O, jakoś nie możemy ich trafić, a oni nas. Ale mnie uszkodził. No, lutować to. Dobra, następny. Poszli. Skrzynka, jak zwykle, bez żadnej. Dobra, otwórz. 78 GP. Spróbuję teraz się dostać do tego takowego. Tylko nie wiem, czy dobrze idę. Nie, tu idę donikąd. Tutaj by mi pasowało. Może mam już tą... Ten taki... coś, co pozwoli go... Może uratować tego jego mościa. Nie wiem, zobaczymy. Poszedłem nie tu, gdzie trzeba. Pójść tędy. Tak. O, coś jest w podłożu. Co wykopiemy? Sensolit. Dobra, będziemy sobie ulepszać wszystko z sensolitem. O kurczę, coś... beknęło, tak? Gdzie jest? Gdzie jest? Dobrze, idę. Czy uda mi się tego kogoś uratować? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to idziemy do drugiego poziomu. Na dół, ciągle na dół. Tak, tak, to wróćmy się, bo... Jakoś dziwnie spokojnie to jest. A, ten mówił o tej magicznej mapie. Dobra. Mamy magiczną mapę, tak, tu, tędy prosto. I tędy wio. Dobra. A na walkę możemy pójść. O proszę. Tego jeszcze nie było. No to lutujemy, co, czym mamy. Czy jakieś wiedźmy z placu przyczep. No coś kurczę, twarde są trochę. O, łobuziary. Łobuziary, no to wio, cyk. Cyk, tak od razu. Protection, healing. Atak, atak. No. Takie to zombiary tutaj przylazły. A widzisz.
czy jakby na to nie patrzył, to pojawiają się tutaj jeszcze nawet na tym poziomie nowe istoty. Dobra, zdobyliśmy jakieś doświadczenie. Magic Drive. Dobra. Coś żeśmy wzięli. Chyba tędy trzeba iść, tak? Dobrze idę? Ej. Nie. Chyba nie. Coś się gubię za bardzo. Aha, dobra. Czyli lewej strony się musimy trzymać. Ciągle się to gubię gdzieś. A jak mapy potracę, to wtedy będzie niezła jatka. No to wio, ładować. Dobra. Ten ma coś, aha, bo on miał coś takiego. Miał coś takiego, ale nigdy tego nie wykorzystywałem. Ten nie ma. Dobra. Jo. Załatwiony. Ładować robala. Tutaj mało dają, a robale tu... Egzamina Rock Slide. Move Trap Rock Slide. Dobra, otwarte. Medycyna. Dobra, idziemy. Bo tutaj nie ma co. Aha, to z tymi... Z tym szkieletem jakimś tam. Ja, to musimy się trzymać już tej strony i teraz idziemy do drugiego poziomu. Dobra, dawaj do przodu. A tak, ciekawe gdzie, chyba tu, no nie tutaj raczej. Czterech. No to wio, śpiewanie, bo musi być. Jaranie. A może Swift ataka damy? Dobra, zobaczymy. Szybki atak. No i jaki tego wszystkiego rezultat będzie? Potem co już tak mało się leczy. Już jest... Już te czary Song of Healing to już troszeczkę tak... Tak, no... Trochę już słabiej go leczą. Coraz mocniejszy. Na pierwsze poziomy to jeszcze, ale później to już nie za bardzo widzę. Dobra, lutować. Lutować to załatwić i spokój. No, pudełka. Na czwartym poziomie jesteście i pudła ciągle. Jak tak można? Pudłować. Magic Drain. Dobra. No ten to sobie będzie radził z tymi. Ale to nie tędy droga, tylko tędy. Yeah. Dobrze, i teraz tak. Gdzie my teraz pójdziemy? Może ten nam tutaj da mapę, tak? Czy on daje, czy tylko informuje? Teraz jak tutaj trzeba by pójść? Można by tędy, trzymając się cały czas tej prawej strony, aż tu wszystko rozgryziemy, a później będziemy wracać to z tej strony. Bo tu jeszcze na prosto też można iść cały czas. Też coś tam będzie. Chyba, że pójdę na prosto. Dobra, pójdę na prosto tym razem. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Okej. Oj, coś mnie atakuje.
Jedna galaretka pluskawkowa to... No i tak. I tak przylutowała, no. Gościa. Dobra, egzaminujemy. Magic Drain. Failed. I jeszcze raz. Dobra. Hełm jakiś żeśmy zdobyli. No tak, jak idziemy prawą stroną, to prawą stroną. No zobaczymy, gdzie to mnie zaprowadzi. Wow. Labirynty. Idę prawą stroną cały czas. Na razie i tak jest póki co dość... O, ładnie. 9 zawodników. A, tamci, bo tamci będą wiem co robić. Dobra. Dobra, zobaczmy jak działa ten level drain. Dobra. Protekcja, leczenie na wszelki wypadek. Ten się ukrywa. Będziemy się ukrywać. No i oczywiście oddech śmierdzący z japy. Zobaczymy. Uuu, słabiutko. Tym oddechem. Zwykle to dostawali ładnie. No. Co tam, ważne, że śpiewać będzie mogła. Tam ci se mogą rzucać tymi czarami. To nic się tutaj nie dzieje złego. Dobra, lutujemy chyba wszystkim, co mamy. Musimy ich załatwić, no tutaj z tym jest trochę problem. Bo pudła mamy niesamowite. Pudło za pudłem normalnie. No lutować, lutować to dziadostwo, no. No ciężko jest to pokonać wszystko. Bo chociaż... No nie możemy się trafić. Otwarty, uciszony. Kurczę, ile już dostał, jeszcze mu mało. Dobra, może damy. Są niegroźni, są niegroźni. Tylko, że trudno ich trafić. No, ten oddech to coś słabo. Ostatnią tej hantry. Dobra, jeden z głowy. Teraz tych trzeba tu załatwić. No, musimy... Musimy zacząć... śpiewać. Bo tej się troszkę dostało. No, lutować, no trafcie sobie żyć, kiedy chodzi. Ciężka sprawa z nimi walczyć. Normalnie tak, takie pudła są. Dobra, wyleczeni. I tak wyleczeni to ładujemy czym mamy. Może wreszcie któryś chociaż trafi. No dobra, następny z głowy. Jeszcze jeden został na tym poziomie. Niegroźne, niegroźne te czary mają na szczęście. Lutować go, lutować, no. No trudno, takie trudności mają, żeby trafić zawodnika. Ta szify mi ładuje. No, padnij wreszcie. Jeszcze nie padł? No to wio. Dobra, z głowy. A, są daleko to. Dobra, jeden zaliczył. Tak, no. Co dalej? Zapraszamy do reklamy. Jo. Nie stanowicie zagrożenia dla mojej drużyny już upasionej. Na czwartym poziomie. Dobra, jeden z głowy. Następny, następny do golenia. Nie, no tego sobie możecie rzucać. To tylko kwestia czasu, jak będziecie właśnie znikać.
No, następne. Z głowy. Uuu, jak zaliczył. Musiał paść. Bliżej, panowie, bliżej. Zapraszamy. Już zaraz będziecie mieć ciepło. No, dawaj, dawaj, dawaj. Och, przeliczył chyba krytyka. Zaliczył obrażenia krytyczne. No. Jest. U jak poszło doświadczenie. Jedna osoba już ma poziom. No ale my na razie jeszcze nie idziemy do miasta oczywiście. Na failed. Dobra, successfully. No jakąś broń żeśmy dostali. Tak, tutaj nie ma nic, idziemy. Uuu, to na 4. Uuu, znów się zaczyna jakiś. Nie wiem co to się. Czy wróciłem? Czyżby? Aha. Aha. Czyli tędy wróciłem. Więc teraz pójdę, będę się trzymał lewą stroną i pójdę tędy. Czyli takie numery tutaj są. Dobra. Teraz idziemy lewą stroną. Czyli wejdziemy w te drugie drzwi. Tu. Tu żeśmy nie byli i tu się trzymamy której? Może lewej strony się tym razem trzymajmy. O, jakaś nowa postać. O, oczywiście musiały być tu jakieś stwory. A, grupa galaretek. Doładujemy te galaretki. Można było oddechem pojechać tam, żeby coś więcej na to podziałało. No, ale to nie są przeciwnicy mnie godni po prostu. To nie są przeciwnicy, których mógłbym się obawiać. Tylko żeby tak nie pudłowali, to by było zarąbiście. A tu pudło za pudłem. Dobra, zobaczmy co mówi ta postać. Aha, czyli zielarze. Zielarze. No, zajmują się medycyną i odtrutkami, tak, dla członków drużyny. Ale jeśli kupisz lekarstwa ze sklepu, to będzie cię to kosztowało. Poza tym towary sklepowe są limitowane, czyli kończą się, tak? Czasami można znaleźć słoneczne zioło albo labiryntowe zioła w jaskiniach, które można mieszać i uzyskać no niezłe lekarstwa, tak? Mikstury czy coś tam. Jeśli zmiksujesz słoneczne zioło z labiryntowym ziołem, możesz utworzyć lek, który leczy wszystkie drozines. Nie wiem, co to słowo oznacza, drozines. No ale pewnie jakieś przypadłości może. Powinieneś spróbować to na sobie, tak? Mixing recipe. O, dostałem receptę jakąś. I są jeszcze inne jakieś zioła. Bez wątpienia. Mieszaj nowe mikstury z ziołami. Co jest jedną z najważniejszych zajęć zielarzy, tak? Miksowanie, czyli mieszanie takich wartościowych ziół, no jest artyzmem, czy no, jakąś sztuką, tak? Niezręczne mieszanie. W nadziei, żeby stworzyć jakąś
niezłe lekarstwo może spowodować utratę ziół, więc trzeba uważać. No, to są takie wskazówki, no myślę, że dość istotne. Na pewno. Tak, teraz mamy tu wejście. O, znowu mamy coś z jakąś krwią, tak? Krew tutaj jest, tak? Pisze. Na ścianach i podłodze. Jakieś pozostałości. Krwawe pozostałości są. No to po prostu trzeba się bać, tak? Trzeba się bać. Idziemy lewą stroną. Zobaczmy na mapę. Aha, dobra. Czyli trzymamy się teraz cały czas lewej strony. Bo tu już wszystko mamy rozegrane, rozkminione. Teraz tu wejdziemy. Czyli trzymamy się cały czas lewej strony. Chyba dobrze, nie? Tak. Tu jeszcze nie byliśmy. Co nas tu może spotkać? Milion drzwi, nic więcej. Dobra, trzymam się teraz lewej strony, bo się pogubię. Znowu ta dziura. Nic tu nie da się zrobić. Tia, labirynt, że niech to jest. Ciasno. Co to tyle tego wszystkiego tu jest? Ła, normalnie rój galaretek. No to lutujemy. O, popatrz. Biją mnie dziady jedne. No to w takim układzie musimy troszeczkę sobie pośpiewać, widzę. Bo tutaj jest troszkę zaskoczenie. Oddech. No i wio. O, widzisz. No, to musiało załatwić. Od razu usech. Proszę bardzo. No, widzisz. No to lutujemy to wszystko. No, popatrz, jakie mają trafienie, no. Trafiają całkiem nieźle, muszę przyznać. O, oj, czerwone są już na horyzoncie. Dobrze, ta niech zaśpiewa. Dobra, zobaczmy, jak teraz jeszcze zadziała oddech. No, oddech to na nich całkiem fajnie działa. To warto go używać. Zawsze szybciej wykończymy to małe dziadostwo. I lutujemy, czym mamy. No, jedni drugi chronią, tamten chroni, ale... A, zginął. Tyle. I dostał tamten czerwony. O kurczę, jak lutnęło mu. Lutnęło, ale to nic się nie dzieje. Bo oczywiście smród z japy puścimy. Dobra, z głowy. No, ci są za daleko trochę. I dalej. Dobra, dajmy protekcję, bo tych jest tutaj dużo, więc może być nieco nieprzyjemnie. Dobra, oddechem trochę pojedziemy. Te są trochę mocniejsze. O, tutaj oddech nie bardzo już teraz zadziałał. Pajak tłuką. Pajak się wzięli na chemię. Ale damy im radę też. To nie są przeciwnicy. Godni mistrza. Jo, lutować to dziadostwo. Następny z głowy. No proszę. Jeszcze jak się uwezmą na jednego, to może być czasem nieciekawie. Dobra, musimy jakieś leczenie tutaj działać, bo widzę, że sobie pofolgowałem nieco, a oni się ze mną nie będą patyczkować przecież. No proszę.
No proszę. Nie zdążyłem go wyleczyć. No już prawie doświadczenie. Rock slide, remove trap, rock slide. Failed. No to jeszcze raz. Dobra. Znowu coś żeśmy zdobyli. Dobra, mapa. Mapa. Dobra, trzymamy się, tak jak mówiłem, lewej strony, więc idziemy teraz tu. Tak, ale to muszę sobie... tak, żeby się nie pogubić całkowicie. Nie wiem, czy tędy też nie było przejścia. Sobie tak jakby zaliczę to miejsce. Dobra, idziemy teraz tu. Ale jest tu... O la, labirynt, mamma mia. No, trzeba przyznać, że jest to trochę... O, patrzcie, ile tu dziur jest. Coś tu miało miejsce. O, alchemik. Co ja robię, pytasz? Mining for... O, aha, czyli wydobywam kruszec. Ta kraina... Throws out some fine... Sometimes. Aha, ta kraina je posiada jakieś ciekawe czasami minerały, tak? Więc wykopuję przy pomocy kilofa. Bez niego nigdy nie znajdziesz nic, tak? Coś takiego. Nie znalazłeś żadnego wcześniej? Maybe so, but fine or is difficult to distinguish. No, czyli maybe niektóre bardzo wartościowe minerały są trudne do znalezienia, wykrycia. Jeśli posiadasz divination, umiejętność divination, nie wiem, czy to nie było. Ale chyba nie mam czegoś takiej umiejętności. Niestety. I tu mnie coś zaatakowało. A ci goście, tak? We dwóch. I to jest surprise attack. Więc skoro surprise attack, no to lutujemy. Leczenie, chociaż to leczenie nie wiem, czy będzie adekwatne. Na nich słabo działa oddech Antry. O kurczę, jak przywalił mocno. No, kafara ładnie zaliczył. No dobra. Lutujemy dalej. Dobra. No i padło. Następny. Trzydzieści trzy. Minuty. Już gramy. Tak, następna postać skoczyła na wyższy poziom. Mam dwie na razie postaci, jeszcze zostały cztery, dobra. Nie dali żadnej skrzynki, nic, nic kompletnie. A to zdziercy. No dobra. Dobra. To są jeszcze takie wąskie korytarzyki, a następny jakiś widmowy człowiek. Myślałem, że widziałem jakieś dziecko, nie wiem, o fioletowej skórze, coś takiego, ale to chyba była moja wyobraźnia. White skinned, they say that is a far off land. They say that in a far off land
Hybrids of monster and human are known to exist. O, widzisz. Oni mówią, że daleko od lądu hybrydy, potwory, tak w formie hybryd z ludźmi istnieją, tak? Być może, ale nie wiem, czy to dziecko jest prawdziwe, było prawdziwe. To prawdopodobnie właśnie jakieś missing things, jakieś rzeczy, które on widzi, urojenia chyba ma. As if there'd be monster hybrids in these parts. Może też takie hybrydy potworowe mogą być, prawda, w tej części. No zobaczymy, czy natrafimy na jakąś hybrydę, kto wie. Możliwe, pustka. Pusto. Nic tu więcej nie ma. Ojej, muszę włączyć mapę teraz, bo tu byłem, czyli... Muszę się wrócić za siebie i iść teraz prosto pójdziemy, tak? Bo to będzie... Dobra, czyli się obracamy. I tędy pójdziemy teraz. Teraz może się będę trzymał prawej strony. Jejku, jaki tu jest wredny ten labirynt. O! Tam znów taka kropka była. Co w pierwszym... Co w pierwszej planszy. Znów będę z tymi diabłami się musiał bić. No. Kto wie, ten strasznie już dostał. Dobra, zobaczymy na ile uda się go wyleczyć. No właśnie. Całe pudła. O, ten malutko już mu rośnie energii. Będę musiał go chyba leczyć przy pomocy potionów. Kolejna postać skoczyła na poziom. Egzamin. Poison needles. Remove trap. Oho. O lolololo. Otruty. To nie mogę iść dalej. Muszę w takim układzie. Dobra. Dajmy teraz. Dobra. Items. A, są rzeczy niezidentyfikowane. Antidotum. Plus. Na niego. Tak jest. Tak, i teraz od razu potion weźmiemy. Plus. Na tego. Dobra. Będzie żył. Co my tu teraz mamy? Taką wnękę i coś. To, co było w tym pierwszym tym, tak? Przy twoich stopach kości i jakieś lepkie, poszarpane punkty coś jest tutaj porozsypywane, jakieś takie rzeczy. Przy bliższym przypatrzeniu się, przy bliższej inspekcji Battered Books, jakieś tam książki są także porozdzierane. The human activity and you feel a strange unease. No zobaczmy, co to jest. Co to jest? Ale nic to nie robi. Nie wiem, pewnie będzie tu jakieś z tym związane zadanie. Ale nie wiem jeszcze jakie. Coś tu jest. Dobra, idziemy prawą stroną.
Niech się dzieje teraz wola nieba, aczkolwiek nie wiem gdzie iść teraz. Nie mam mapy, tak? Więc w takim układzie muszę zastosować Diosida. Zobaczmy, zobaczmy. Charakter, status. Tak, spells. Która ma Diosida? Zobaczmy dalej. Ta będzie miała chyba Diosida. Ma Diosida, tak? Dobra. Aha. Czyli tak, tu wszędzie byliśmy. Tu jest ta kropa. To w te drzwi może sobie wyjdziemy. Nie wiem, czy to będzie prosta droga. Może, nie wiem. Ale jak eksplorować mapę, to trzeba eksplorować. No co tu zrobić? Idziemy w te drzwi. Na przestrzał dziura. No, pewnie wieje mi w uszach i to nieźle. Dobra, to chyba już wiem, gdzie żeśmy. Teraz tu. Dobra, i tu kolejne. Co to takie te dziury ciekawe są? Co to jest? W sklepie jest miecz Flamberg. A sprzedać? Na sprzedaż, ale tylko jeden jest dostępny. Jest za bardzo dla mnie drogi. Jeśli zarobię trochę kasy, kupię to. Jeśli nie pospieszę, ktoś inny kupi to pierwszy. No. Aha, tak to wygląda. No nie da się ukryć, że no w handlu tak jest, kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, zobaczmy jeszcze raz ten Diosid. No, ale się pogubię tutaj. Pogubię się tu jak nic. Bez tych czarów. Czyli tutaj nie ma tak naprawdę nic, więc muszę się obrócić, albo tu środkiem pójdę, środkiem i potem się będę trzymał tej strony, tak, strony lewej, tak, czyli pójdę środkiem i będę się trzymał lewej strony. Pójdę środkiem i będę się trzymał lewej strony, tak. No zobaczymy, jak to tam to wyjdzie. Lewej to lewej. Idziemy. Okej, jak zwykle tych drzwi za dużo wszędzie. Ale dziwaczny ten labirynt jest, naprawdę. No przedziwne to jest. Incaur, co to teraz? Ach, ładnie tych robalów tutaj naładowało. Dobra, na razie weźmiemy Song of Protection, zwykłe ataki. No i oczywiście oddech. Zobaczymy, jak to, co się tu będzie działo. Na szczęście nie mają zbyt dużo życia. Ale kto wie, co się może wydarzyć, dlatego też nie ma co. Ładujemy wszystkim, co mamy. O, jeden uciekł. Ta zaliczyła. I to trochę jej przywalili. Trzeba przyznać. O, i temu się dostało. Ale pudła krzaczaste normalnie. No takie pudłowanie, że historia. Dobra, Song of Healing. Tak, tak, dobra, wio. Dobra, następny z głowy. Niektórzy uciekają, niektórzy się przegrupowują. Ale powoli jest ich coraz mniej. Także załatwimy ich wcześniej czy później. Jeszcze trochę i w ogóle nie będzie, na czwórkę tylko. Dobra. Wio, ładować.
ale uciekają. Macie rację, nie wszyscy też zdołają uciec, widzę. Wow, jeszcze tutaj wyłażą dalej. No niestety, tak to jest, że no tutaj tych walk jest sporo. No, lutować, lutować. No to jest po prostu nieźle. Dobra, leczenie i wio. Kurczę się wzięło, no ładnie. Ciężka sprawa takich trafić, że no głowa mała. To i tak będą pudła, więc niech śpiewają. To zdąży ich wyleczyć, zanim te wszystkie pudła przelecą. A, pudło za pudłem. No, tak myślałem, że i tak se nie trafią. A, no wreszcie. Dobra, kolejna postać skoczyła na poziom, proszę państwa. Rock slide. Remove trap. Rock slide. Dobrze. Okej. Dobra, i teraz co? Którą lewą stroną mieliśmy iść, tak? Cały czas. Tak jak sobie powiedziałem, lewą to lewą. Lewą to lewą. Gdzieś się tam dojdzie, nie? Nie wiem, gdzie to się dojdzie. A, chyba wiem, gdzie jestem. Co to znowu? O, mąż! Ale numer. Takiego czegoś to jeszcze tu nie było. No to lutujemy wszystkim, co mamy. Na razie. Ale paskudstwa, ja cię sunę. Okropne to. No, ale jak na razie są na drugim poziomie, więc nie atakują jeszcze na razie. Okej, zaraz się będą zbliżać. O, jeden zaliczył. Jej, 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 ale to wygląda. Może ostrożnie. Może ostrożnie. Może śpiewać, może atakować, a zobaczymy, jak z oddechem będzie na to towarzystwo. No, mocarne może nie są, ale ogień im słabo. No proszę, już dwa padły. Dobrze, że to leczenie mam, bo mogło być źle. No dobrze, lutować to się dostał. Opa, a zawsze musi trafić, zawsze. Dobra, może się uda jeszcze tutaj kogoś wyleczyć, zanim to coś padnie. Co to za normalnie niespodzianka. Zaraz, tak. No, także na szczęście zbyt... O kurcze, mocno podostał. Ohoho, ohoho, no doświadczenia tak za bardzo nie dało dużo. Jak za mind, tylko remove trap. Rockslide, dobra. Dobra. No dobrze. Nie wiem, gdzie jestem. Naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Może wykorzystam czary jeszcze. Spells Diocene. A to tu żeśmy się znaleźli. Czyli teraz sobie pójdziemy tu na prostą. Czyli mniej więcej wiem, jak tutaj iść. Jakby trzeba było wracać, to można się tu zgubić. Można. Można się tu zgubić. Tu wszędzie byłem. Tu wszędzie też. Tutaj też. Bo właściwie tędy nie szedłem jeszcze tylko i cała mapa będzie rozpracowana.
Cała mapa będzie rozpracowana, ale tutaj co gościowi coś może trzeba przynieść? Nie wiem, nie wiem. Dobra. Wiem, gdzie idziemy. Dobrze, że ten Diosid jeszcze mamy. Dobra, to trzymajmy się tej lewej strony. Co tu mamy? A, te są niegroźne. Trzeba liczyć na pudło, to przynajmniej leczenie jakieś tutaj poszło. No dobra, niech będzie zwykły atak. Dobra, jeden z głowy, trochę za szybko załatwili. Chciałbym wyleczyć ich co nieco. Dobra, no temu już mało daje. Mało daje. O, już po zawodnikach. Dobra. Ale teraz dam remove trap. Rock slide, dobra. I treasure open, tak jest. Dobra, teraz idziemy na prosto. Puste miejsce. Tak. Gdzieś się dojdzie, nie? Jeden dzień minął. A tu? Co tutaj? Co tutaj? A, takie rzeczy. No to dobra, lutujemy czym mamy. No proszę. Już ładują, już ładują. No a co się będą, nie? Co się będą ze mną cackać? Jak ładować, to ładować, tak? Dobra, widzę, że muszę protekcję, muszę śpiewać i muszę oddychać. I zobaczymy. O kurde. Pierwsze ataki mieli i troszeczkę się dostało jej. Wow, to było dobre. Okej, okay, dobra, lutujemy. No nie, no muszę w takim układzie śpiewanie cały czas uskuteczniać. Item skill. Dobra. No teraz już ogień tak nie zadziałał jak za pierwszym razem. Lutują cały czas i to całkiem nie najgorzej. Dobra, ale leczenie, leczenie jest w modzie. Song of Protection. Jak na razie tutaj nie ma takiej potrzeby tych czarów takich ofensywnych wykorzystywać. Z tego względu, że no nie ma po co. O, już ma całkiem nieźle. No, zawsze tak jest, że tego, ale jest coraz lepiej, więc przy okazji się będziemy leczyć i takich właśnie załatwimy. Już następny z głowy i kolejny. Dobra. No i ładujemy wszystkim, co mamy. Jeszcze nie padł. O, wreszcie. No już niedługo. Tak. To no. No bo czasem potrafią się załatwić, tak? Tutaj nie ma nic. Dobra, to idziemy teraz tędy. Wychodzimy z tego zamętu, tak? Lewej strony się trzyma. Coś znowu zaatakowało. O, jedna roślinka, tak? Szybko padła. Dobra, to jak szybko padła, to jest dobrze. Dobra. A wejdziemy tu, zobaczymy, co tu mamy. Kolejni goście. No to chyba... Dobra, najpierw niech śpiewają.
Może ogniem zobaczymy, jak na nich ogień zadziała. No jeden z głowy przynajmniej. No, tam czarami takimi to raczej nie zrobią mi wiele kuku. O, następny z głowy. Jeszcze jeden został, który też za chwilę chyba upadnie. Ładujemy czym mamy. Nie pudłować, lutować. No, popłynął, dobra. Już kolejna postać, jeszcze jedna postać. Już będzie można. Remove trap, rock slide. Dobra, co tu mamy? No, parę rzeczy. Widzę, że coraz więcej rzeczy tutaj mamy. Tak, bo to lewej strony miałem się trzymać, tak? Aha, dobra, to jest tak. A, to znów coś mamy na tym. W podłożu. I coś wykopaliśmy. No, oczywiście. Oczywiście zepsuliśmy. Zepsuliśmy. Kilof. O, proszę. Zejście do poziomu trzeciego, ale tu jeszcze na razie nie będę wędrował. Nie będę wędrował, bo tu może być jeszcze za trudno. Dobrze, więc teraz muszę zobaczyć, gdzie ja jestem. Gdzie ja jestem, czy już udało się całą mapę rozeznać. Tam ma jeszcze ten czar dioksyd. Tak. Aha, czyli tak, generalnie tędy jeszcze nie byliśmy, tu na prosto, więc jeszcze tutaj jakieś korytarzyki mamy, no to zobaczymy. Można zawsze print skina zrobić i potem mieć już tą całą mapę gotową, tak? Dobra. O, coś znów jest w podłożu. Ale mam jeszcze jeden kilof na szczęście, tak? Który też zepsuł. Który też zepsuł. Kłałajza. Aha, tu już więcej nie ma żadnego wyjścia z sytuacji. Dobra, teraz tak. Chyba musimy iść tu. O. Bumit. Ja nigdy nie byłem w tych jaskiniach przedtem. Ale tu czuję się jakiś tam osądzony, tak? Chyba coś takiego. O. Coś takiego chyba, nie? Znowu coś nas zaatakowało. Galarety. No to z galaretami sobie damy radę. To akurat z tym nie będzie problemu, myślę. Może nawet mnie nie trafią w ogóle, ale ja też ich nie trafiam, niestety. No, zbliżyły się. No to wie o wszystkim, co mamy. No, lutować, lutować, towarzystwo. No. Oczywiście, musieli mnie uszkodzić, musieli. Przecież jakby to było, gdyby mnie nie uszkodzili. No, podejrzewam, że zanim... No właśnie, znaczy... No, jeszcze... Poziomu nie osiągnęło, złota nie dało. No i co znowu? No, ci goście. No to z nimi to raczej żartów nie ma. Więc tutaj musimy ich równo jechać. No, jednak ten oddech to faktycznie nie działa na nic zbyt dobrze. No. Mają 30 punktów życia, dlatego nie są tacy kości do pokonania. Dobra. Protekcje, healing. I lutować, gdzie dostać. Jeden popłynął, dobra. No.
zaliczył. Dobra. I znowu. Protekcja, atak i atak. Nie ma co się tu zastanawiać, bo oni jak tego też potrafią czasem całkiem nieźle przyłożyć. Dlatego trzeba tutaj no jednak atakować i cały czas leczenie brać, bo jak sobie zagramy trochę innym sposobem, to możemy cię gorzko pożałować. Nie? A tu bym nie chciał, żeby tak się stało. Ale twardziele są niektórzy. Dobra, jak tak, to wszystkim co mamy teraz. Wszystkim co mamy. O proszę, musieli tam. No wreszcie padł. Wreszcie kolejny padł. Dobra, i lutujemy. Atak, atak, jo. No trzeba przyznać, że to wszystko tu jest dość rozbudowane, nieprzewidywalne tak do końca. Dobra, następny z głowy. Dobra. Dobra, wszystkim skoczyły poziomy. Można się do miasta wrócić. Poison Needles, successfully. Jakiś pas żeśmy dostali. Dobra, gdzie to ja jestem? Oczywiście trzeba wykorzystać Diosida, jeśli się uda. Zobaczmy. Już nie ma. A, już nie mam. Nie mam Diosidów, więc muszę się trzymać chyba którejś ze stron i wychodzić z tego labiryntu. Tutaj coś będzie? Zawsze coś jest. A, jeszcze tacy magicy tu są. No to tutaj żeśmy sobie teraz pakowali co nieco, co? Trochę żeśmy się tu wpakowali, może niepotrzebnie, ale myślę, że damy radę jakoś. O kurka, jak zaliczyła. Niedobrze. Niedobrze. Niedobrze, ale może... Może jej nie załatwią. O proszę, o czasem zadziała, widzę. Jak chcą, to zadziała, tak? No dobra, następny poleciał. Dobra nasza, przeżyła. Dobra, ładujemy wszystkim co mamy. No jak kurczę jeszcze w nią walną, no to skurkowaniec, po prostu. O, dobra, coś przystało. A, bo mam broń umagicznioną. I go sparaliżowało. No i bardzo dobrze, tamci nie wiem, będą jakimiś czarami chyba ładować. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Spróbujmy Song of Protection. A tak. Ona może ładować, ale za daleko nie może ładować. Zobaczmy, dobra. Tych z tyłu da się kogoś tutaj załatwić. Teraz weźmy. Chociaż nie, zaraz, co to za czar? To Fairia jest. Ale covery, a leczenie to jest, to nie, to leczenie to nas akurat tutaj nie będzie interesowało. Tym spróbujmy zaatakować kogoś tam z tyłu, nie bardzo się da. I spróbujmy ogniem najwyżej. No, lutować tych kleryków. O, zasnęła. O, jakiś, no tak, ładują jeszcze. Tą, co śpią, będą ładować.
No to teraz coś tu trzeba zrobić, bo mnie ją załatwił. Obudziła się już, tak? Dobra, to teraz weźmiemy co? Zaraz, co ma w czarach? Tutaj mamy brefa, tak? Dobra. Ta weźmy czary, dobra, ma leczenie, więc wyleczmy. No i tutaj jeszcze może na tego, zobaczymy. No coś tam tak dobrze wyleczyła ją w porę. Tamci z tyłu mają tę magię ognia i trzeba ich po prostu załatwić. Dobra. Szybko lutować to wiadostwo. Niepotrzebnie tu właziłem. Odparła atak. Dobra, leczenie jest. I lutujemy, czym mamy. Dobra, jeden z głowy. A, widzisz, usypianie mi rzuca. Nie udało się tym razem. No, trzeba przyznać, że to nie była łatwa walka. O, pocałunek bogów. Okej. Okay. Wyłazimy stąd. Idę stąd już, bo trzymam się lewej strony i zmykam stąd. Tak, trzymam się lewej... Nie, no tutaj nie chcę wracać tam. Dobra, lewej strony się trzymaj. Aha. No tak. I nie wchodź już nigdzie w żadne dziadostwo. Tylko wychodzimy z tych podziemi. Uciekamy już stąd. Tyle. Tutaj. Trzymajmy się tej lewej strony. O mąż. Z tymi teraz, tak? No dobrze. To atakujemy. Wszystkim, co mamy. Jeden uciekł. Ci, co nie uciekną, to muszą umrzeć i tyle, no proste. No. Właśnie będą trochę lutować, ale... Song of Protection, atak. No, ładować towarzystwo. No i co? A, nie dałem śpiewania. Śpiewania do leczenia nie dałem. A to błąd. Wielki błąd. No, popłynął. Dobra, następny. Uciekł. Ale złoto zostawili. Magic Drain. Jakiś medycyna, jak zwykle. Dobra, trzymamy się lewej strony, tak? Dobrze, to w takim układzie zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Ja teraz będę wracał do miasta i spotkamy się już przy wejściu właśnie do drugiego poziomu podziemi, aby więcej nie przedłużać czasu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ale nieoczekiwanie trafiliśmy na takiego oto potwora, więc teraz będzie dopiero ciekawa walka. Dobra, więc będziemy musieli użyć pewnie jakichś czarów. Dobra, protekcja, czar, co możemy, faeria, to tylko leczy,
Więc ta za wiele nie ma, więc damy Song of Healing. Ten ma jakieś czary, nie ma. Więc zobaczymy. No niech lutuje, dobra, oddech, zobaczymy. No proszę bardzo. Uch, dobrze zaliczył, ale żyje. Jaki wielki ten wąż. Z podwójną głową chyba. Dobra, ta wyleczyła. Dobrze, że nie trafił. Nie wiem, czego się można spodziewać. Dajmy czar, zobaczmy, co tutaj mamy. Co tu mamy? Bread Adak. To dobrze działało na to. Paraliż. Dobra, spróbujmy paraliż. Tu na wszelki wypadek leczenie i oczywiście atak. I oczywiście jeszcze raz oddech, bo nie ma co się... Już teraz oddech nie zadziała. Ok, udało się. Sparaliżowany. Więc mamy szansę to pokonać. Jest. Wow! Doświadczenia ładnie dało. Ale bydle to było. Ale teraz już naprawdę do zobaczenia w następnym odcinku.